chcę opowiedzieć wam moją historię. Historię, dlaczego oddałem swoje życie za ojczyznę. Jestem synem ziemi wieluńskiej. Nazywam się Babinicz, a właściwie Alfons Olejnik. Urodziłem się 5 marca 1921 roku w Skomlinie, w dzisiejszym województwie łódzkim. W 1937 wstąpiłem do szkoły podoficerskiej w Śremie. W czasie wojny zdałem w Radomsku maturę, a później ukończyłem podchorążówkę NSZ-u w Brygadzie Świętokrzyskiej, dowodzonej przez Bohuna. Kiedy tylko dowiedziałem się o wybuchu Powstania Warszawskiego, bez zastanowienia wstąpiłem do 7 Dywizji Piechoty Armii Krajowej i wyruszyłem na odsiecz w Warszawie. Tam też poznałem Warszyca, czyli kapitana Stanisława Sojczyńskiego, późniejszego komendanta głównego Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Po upadku powstania powróciłem do oddziałów NSZ-u do zgrupowania Kreta, gdzie pełniłem funkcję szefa sztabu. Jesienią 1945 wróciłem do rodzinnego Skomlina. Tam też byłem świadkiem, jak wojskowy sąd doraźnie skazał na karę śmierci 3 młodych mężczyzn za posiadanie broni. Byli zupełnie bezbronni, bez obrońców, wyrok wykonano po 12 godzinach. To wydarzenie utwierdziło mnie w decyzji, że wracam do partyzantki. 1 kwietnia 1946 kapitan Warszyc wydał rozkaz utworzenia na terenie obwodu Wieluń oddziału partyzanckiego KWP o kryptonimie Jastrzębie, później przemianowanego na kryptonim Oświęcim. Przypadł mi zaszczyt bycia jego dowódcą. Moja jednostka była przeznaczona do zadań specjalnych i miała chronić ludność przed represjami komunistów oraz likwidować wszelki bandytyzm. W szczytowym okresie siły mojego oddziału liczyły 60 żołnierzy. Siedzibą i miejscem wypadowym były głównie Lasy Wróblewskie. Mój oddział przedstawiałem jako siły zbrojne niepodległej Rzeczpospolitej. Rozbrojaliśmy posterunki MO, walczyliśmy z UB, KBW i Armią Czerwoną. Wymierzaliśmy kary chłoste na PPR-owcach za denuncjowanie AK-owców. Zatrzymywaliśmy pociągi. Pamiętam jedną z większych akcji. W nocy z 13 na 14 października 1946 między stacjami PKP Janinów i Pątnów zatrzymaliśmy pociąg. Rozbroiliśmy żołnierzy LWP, krasnoarmieńców zabraliśmy mundury, zostawiając ich w samych kalesonach. Byli tak zaskoczeni, że poddali się bez walki. KBW siedziało mi nieustannie na karku. Ustępowałem, by uniknąć walk bratobójczych. W listopadzie ostatecznie rozwiązałem oddział. Uciekając przed bezpieką, trafiłem do Warszawy. Zdradzono mnie. Pamiętam tylko tyle, że obudziłem się w szpitalu z raną postrzałową. Znaleźli przy mnie 2 pistolety i ryngraf. Od razu pojawili się ubecy. Wszczęto śledztwo i 29 grudnia 1946 przewieziono mnie do Łodzi. Do samego końca zachowałem postawę godną żołnierza Armii Podziemia, przyjmując na siebie odpowiedzialność jako dowódca oddziału. Wyrok mógł być tylko jeden. Karę śmierci wykonano 18 stycznia 1947 roku. Miałem niespełna 26 lat. Złożyłem Ci, Polsko, siebie w ofierze za wolność.